Jedyne w naszym kraju Centrum Umorzeń II Instancji uroczyście otwarte 8 czerwca bieżącego roku w bielskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W symbolicznym przecięciu wstęgi wzięli udział Waldemar Jędrusiński, zastępca prezydenta miasta Bielska-Białej, Paweł Jaroszek, reprezentujący Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, a także Marek Magiera, dyrektor oddziału ZUS w Bielsku-Białej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się podchodzić indywidualnie do klienta i przedsiębiorcy, wprowadzając nowe możliwości opłacania składek. ZUS jest otwarty na potrzeby swoich klientów, tak zarówno przedsiębiorców ubezpieczonych, jak i świadczeniobiorców. I to, z czym wychodzimy, z czym ostatnio się specjalizujemy, to jest indywidualne podejście do każdego klienta. Chciałbym tylko przypomnieć wszystkim przedsiębiorcom, którzy mają jakieś kłopoty finansowe, aby zgłaszali się do nas, rozmawiali z naszymi pracownikami, specjalnie właśnie dla przedsiębiorców, którzy borykają się z trudnościami w wypłacaniu składek. Mamy dedykowanych doradców do spraw ulg i umorzeń, którzy pomogą przygotować stosową dokumentację i wystąpić właśnie z wnioskiem o uzyskanie ulgi w postaci rozłożenia na raty lub też umorzenia. Oczywiście w tej chwili dla osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą, oferowanych jest szereg nowych możliwości. Począwszy od tej już historycznej możliwości opłacania składek w niższej wysokości, poprzez to, co zdarzyło się właśnie dopiero co, bo od początku w zasadzie maja, czyli możliwości 6-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym składki na ubezpieczenia zdrowotne należy wówczas opłacić, aż po planowany przez ministerstwo tak zwany ZUS w wysokości proporcjonalnej, mały ZUS, który być może wystartuje od początku przyszłego roku. Natomiast to, co warto zawsze podkreślić, to nie jest obowiązek, to jest tylko prawo, bo musimy mieć świadomość, że korzystając z tych preferencyjnych form, w jakikolwiek sposób wpływamy na ograniczenie swoich świadczeń, swojej wysokości swoich świadczeń. I może zdarzyć się tak, że jeżeli rozpoczniemy prowadzenie działalności gospodarczej, skorzystamy z preferencyjnych składek, a w trakcie tego półrocznego okresu, tudzież dwuletniego okresu, coś zadzieje się takiego, że będziemy potrzebowali uzyskać świadczenie, no to to świadczenie będzie wprost proporcjonalne do tego, ile wnosiliśmy do systemu. Czyli w przypadku tych składek preferencyjnych oczywiście będą to relatywnie niewysokie świadczenia. I warto o tym pamiętać. Jak ważne znaczenie dla nas wszystkich ma otwarcie Centrum Umorzeń, mówił Waldemar Jędrusiński, zastępca prezydenta miasta Bielska-Białej. Dzisiejszy dzień, co prawda, to jest oficjalna uroczystość otwarcia, ale on jest bardzo ważny z punktu widzenia mieszkańców, obywateli Rzeczpospolitej, mieszkańców Bielska-Białej. Chciałem w imieniu władzy Bielska-Białej pogratulować serdecznie, że ten projekt udał się w naszym mieście zrealizować i jest to projekt bardzo znaczący. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, to dotknie albo dotyka każdego z nas. To nowoczesne Centrum Umorzeń II Instancji będzie obejmowało docelowo całą Polskę, a funkcjonuje już od dnia 1 kwietnia. Także wkrótce obejmie swoim zasięgiem działania cały kraj i wszystkie odwołania dotyczące umorzeń. Praca w ZUS-ie, funkcjonowanie ZUS-u jest bardzo trudne, ale ta inwestycja, ten projekt jest dowodem na to, że ZUS przywiązuje dużą wagę do sprawnej i rzetelnej obsługi mieszkańców swoich składkowiczów. Także gratuluję też, panie prezesie. Jestem bardzo zadowolony, że to jest miejsce w Bielsku-Białej. Piękne miasto. Panie prezesie, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja chciałem podziękować panu prezydentowi, że zaszczycił otwarcie tego Centrum Umorzeń II Instancji w Bielsku-Białej, bo to tylko pokazuje, że te działania, które tutaj dzięki staraniom m.in. pana dyrektora Magiery szczęśliwie doprowadziliśmy do finału, również zyskują przychylność władz lokalnych. To bardzo ważne, bo tak naprawdę to, co wyróżnia wszystkich pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to jest profesjonalizm. A dodatkowo, jeśli chodzi o Bielsko-Biała, to pracownicy, którzy będą się sami zatrudnieni w Centrum Umorzeń, będzie na nich ciążyła zwiększona odpowiedzialność, bo to oni będą w tej drugiej instancji rozpatrywali wszelkiego rodzaju odwołania płatników, którzy będą niezadowoleni
z wydanych rozstrzygnięć w pierwszej instancji. Te rozstrzygnięcia będą zapadały również dla całego kraju w Łodzi i na terenie działania oddziału ZUS w Rzeszowie w Inspektoracie Przeworsku. Więc tak naprawdę wszelka działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych związana z umorzeniem należności z tytułu składek i odsetek będzie w tym momencie rozpatrywana tylko w trzech lokalizacjach w całym kraju. Obecnie sprawami umorzeń zadłużeń zajmuje się 6 pracowników, którzy pracują na dokumentach elektronicznych nadchodzących z wszystkich oddziałów ZUS.